I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect 2. Kurczę, zapomniałem, że to tak w połowie wszystko nam się urwało, to by może tej przerwy tak długiej nie było, ale cóż, lecimy dalej. Mieliśmy tu z kimś pogadać? Obserwowałem wasze postępy. No to lepszego miejsca na przerwę nie mogliśmy mieć. Najwyższy czas! Akumulatory zbiorników nie będą czekać, aż skończycie zabawę z tymi kretyńskimi najemnikami. Zakładam, że to ty jesteś, Okire. Nie wyglądasz mi na uwięzionego, ani wdzięcznego, że tu jestem. Możesz twierdzić, że przybyłeś tu z pomocą, ale Shepard, do niedawna świętej pamięci, nie zwiastuje zmian na lepsze. Zaskoczony? Wszyscy kroganie powinni cię znać, jestem pewien, że rana już ci przypomniała o twoich czynach na Wirmirze. No ale to był trudny wybór. I ty też pewnie to zrobisz. Na pewno chętnie jeszcze raz opowiesz tę historię. To świetna opowieść. Saren, zdrajca widm, grozi, że wyleczy genofagium, co łączyłoby się z powrotem krogańskiej hordy i zniweczeniem łagodnego mordu Turian i Salarian. Lecz nim Saren zdoła nasłać swe bezkresne legiony, oto nadciąga Shepard, zwyciężając dzięki potędze atomu. Lubię ten fragment. Jest podniosły. Nie było miejsca na finezję. Gdyby było jakieś inne rozwiązanie, rozważyłbym je. Ależ ja to pochwalam. Blada horda Sarena to nie byli prawdziwi kroganie. Sama liczebność jest niczym. To błąd dobry dla obcego, ale ci najemnicy też go popełnili. Pozwoliłem, żeby ich przywódczyni wcieliła moich wyrzutków do swej armii, ale staje się niecierpliwa. Najwyższy czas, żebyś mnie stąd zabrał. Przybyliśmy w sprawie zbieraczy. Twoje problemy nas nie obchodzą. Rozumiem. Tak, ataki zbieraczy stały się częstsze. To ludzkie zmartwienie. Ja koncentruję się na innych sprawach. Posiadłem wiedzę umożliwiającą stworzenie jednego, czystego żołnierza. Jego istnienie będzie dla genofagium największą możliwą zniewagą. Twoje poszukiwania idealnego żołnierza usłane były niepowodzeniami. Nie obchodzą ci efekty porażek? Nikogo nie zawiodłem. Moje twory są dokładnie tym, czego chciała Jedor. Po prostu nie potrafi nimi dowodzić. Są silne, zdrowe i dla mnie bezużyteczne. Potrzebuję doskonałości. Jeśli będę musiał odrzucić kilka tysięcy, niech tak będzie. Moja praca oczyści Krogan. Nie będziemy odtworzeni, lecz odnowieni. Myślałem, że krogańskim ideałem jest powrót do liczebności, która mogłaby zagrozić całej galaktyce. Liczebność się nie liczy. Mój żołnierz jest szablonem. Stanowi większe zagrożenie niż cała widmowa brać, która mogłaby stanąć u jego boku. Galaktyka nadal nosi blizny po hordzie, lecz nauczy się bać lancetu. Co dostałeś od zbieraczy? Powiedz mi o nich wszystko, co wiesz. Są dziwni. Izolują się, ale przybywają bardzo chętnie, jeśli ofiara jest wystarczająco duża. Ja oddałem im wielu krogan. Mogę mieć dla ciebie informacje, ale mój prototyp pochłonął cały sprzęt. Musiałem najpierw wymyślić, jak z niego skorzystać, nie zabijając przedmiotu badań. Przykro mi, że nie odbyło się bez ofiar, ale żeby rozpocząć proces, wystarczy mi jeden sukces. To być może ludzie to też jest jakaś forma ofiary, którą ktoś złożył dla jakiegoś celu. Więc nie chcesz leczyć genofagium? Wbrew temu, co twierdzą ocaleni, genofagium nie tworzy silnych krogan. Filtruje tylko jedną cechę, zdolność przetrwania genofagium. Na każdy 1000 martwych przypada zbyt wielu żywych słabeuszy. Każdy ocalały jest traktowany jak skarb. To rozpieściło ich bardziej niż wszystkie matczyne piersi ludzkiej rasy razem wzięte. Nie walczymy z genofagium. Niech kolejny 1000 umrze w zarodku. Pokonamy wroga, wspinając się na ciała pobratymców. Tak postępują kroganie. Tak to działa. I to spojrzenie na Sheparda, gdy usłyszał piersi? Jesteś równie okrutnym manipulantem jak ci,
którzy użyli genofagium przeciwko twojej rasie. Być może, ale ja odtworzę Krogan, a mój żołnierz w odróżnieniu od lekarstwa czy hordy nie wymusi odpowiedzi nuklearnej. Moja spuścizna jest doskonała. Każdy czysty Kroganin sięgnie coraz wyżej, stojąc na trupach swych pobratymców. Przerośnie ich, lecz nie zapomni. No dobrze, psychol. Jesteś gotowy? Dołączysz do nas? Twój żołnierz jest gotowy? No właśnie. Coś mówił o jakimś sprzęcie. Jeśli twój tresowany żołnierzyk jest tak silny, jak twierdzisz, może mi się przydać. Może zdołam wytargować bezpieczne przejście, ale prototypu nie oddam. To klucz do mojej spuścizny. Jest aż tak słaba? Zabiję moją spuściznę przy pomocy jakiegoś przeklętego zaworu? Shepard, chcesz informacji o zbieraczach? Powstrzymaj ją. Będzie chciała się dostać do chemikaliów w magazynie. Czemu po prostu nie zaczniesz od nowa, tak jak ona? Ten zbiornik jest czysty. To efekt badań i niezliczonych prób. Nie da się go odtworzyć. Spuścizna musi przetrwać. Dżedor jest przy odrzuconych zbiornikach. Zabijcie ją. Ja zostanę tutaj i zrobię, co trzeba. No niech też i tak może będzie. Nie ma czasu tracić na rozmowę. Ale to co? To droga tylko w jedną stronę. Hakuj? Czekaj. Będąc przy prawości. Nie, no tu mogą być pieniądze, więc czasem warto chyba coś zrobić dla wszechświata. I naszego portfela. Czyli w sumie wszechświat. Tak samo puste. Mamy. Jak to wygląda? Wezmę to. Wow, tu warto było. To ja myślałem, że trochę kredytów, a tu tarczki, inne rzeczy. Dobra, którędy do Jador. Napsuć jej trochę krwi. Zapsucie krwi krogańskiej. Chyba już się nagadała. To ona? O kurczę! Ale to nie ona! Ej, nie wypychaj nas tutaj! Rzuć mu! A ja zapomniałem, że mam... No właśnie, takie rzeczy. A coś wybuchowego jakby przy nas leżało. Tak chcesz kolejnych wypuszczać? Ja nie wiem, czy powinniśmy się nimi zająć w pierwszej kolejności, ale... Ała, ale nie było tak porządne, jak wyglądało. Bardziej mnie martwi to coś wielkiego, co tutaj chodzi. Ale mam nadzieję, że nasi się już tym zajęli, a jak nie, to... Cyk. No ta nic nie ma tutaj, żeby użyć. My też nie mamy za bardzo. Amunicja zapalająca? Nie. Tu podpowiadaliście, że... A, chroniony przez... Dobra, bo podpowiadaliście, że to, co ma strzałki w dół, to, że nie opłaca się tego stosować, tak? Bo to i tak nie zadziała. Tak myślałem, że o, tutaj będzie przebijało tarczę, rozrywać cele. A ta broń korzysta już z tarczy. No właśnie, dlaczego ta strzałka w dół by nie działała, skoro ma... Tak do tej pory stosowałem. Dobra, zobaczmy, czy to rzeczywiście nie działa z jakiegoś powodu? Mam wrażenie, jakby działało. Jeszcze będzie trzeba to rozpracować. No, meszku. Oj. Ludzie, leczcie się. Leczcie się, ekipo. Uwaga na Kroganina! No. Trzeba przyznać, że w jedynce bardziej chyba. Zabij, a i tak tworzę więcej. Suli nam krew. Żyjesz tam na dole? O kurczę. Ale ten jeszcze ma... To jest dopiero. Język polski ma naprawdę trudny taki... Znaczy trudny. Trudny, nietrudny podział. Proszę, no, a... wszystko zbuduję. Najpierw tarcza, teraz pancerze, tak? To wszystko się nam tu jakoś... łączy. Ile można tego tutaj nałożyć? Tarcza 1, tarcza 2. No, meszko. Teraz wybuchnie! Oj tak. Potrzebuję więcej, zawsze więcej. W sumie mogliśmy może porozmawiać albo coś.
ktoś przeżył? Czy mieliśmy zniszczyć te... Nie wiem, czy akurat skrzynię, ale... O! Gdzie masz jakiegoś? Jest. A tu się schowałeś. O-o. Kurczę, tego nie przewidziałem. Jest to jakieś rozwiązanie. Brzmi, jakby mu się podobało. A jak użyjecie, to jakiś... Kurczę, tak by nie działało, ale o, o to. Tak, oby. Nie, no też coś daje, tak? Dobrze, że potrafimy się tak nad nimi znęcać. Uła, no ale musimy czekać. No jednak kroganie to lubią. Lubią ból. I to jest tylko dowód tej sytuacji, tak? Zróbmy to jeszcze raz. Pocisk obalający gotowy. Więcej bólu. No to jedziemy. No ładnie, kolego. Tam przed nami się ukryłeś. Bywaj, tak. Jak on tam się wcisnął, mnie zastanawia. Ua! Pokaż przeciążenie na nim. A tu to jednak nieskuteczne. No nic, chyba nam przyjdzie go dobić. Alarm w laboratorium. Cholera, co tam robi Okir? Shepard, alarm w laboratorium zbiegł się w czasie z awarią systemów. Pozostałe systemy nie są chronione, więc udało mi się uzyskać ograniczony dostęp. Według skanerów w laboratorium pomieszczenie jest wypełnione toksynami. Oznaki życia Okira szybko zanikają. Zalecam pośpiech. Okej. Czy co, musimy przewietrzyć tam mu te... Wykryto skażenie. Siedzibę. Awaryjna wentylacja włączona. Wykryto skażenie. Awaryjna wentylacja włączona. A nie wataszka, bo my byliśmy tak w sumie mili. A. Dlaczego taki fanatyk miałby się poświęcić, żeby ocalić jednego kroganina? Kto wie, co Okir napchał mu do głowy. Wypuszczenie tego czegoś może być nierozsądne. Nie mamy opcji. Wypuśćmy mimo wszystko? Czy jest wart zachodu? To zbyt łakomy kąsek? No właśnie. Naprawdę chcemy się użerać z czystym kroganinem? Już ze zwykłymi trudno się dogadać. Nie dowiemy się, dopóki nie wyjdzie, a wtedy może już być za późno. Normandia? Okir odpada, ale mamy paczkę, którą trzeba odebrać. I to sporą. No proszę, wygląda trochę jak wyciągnięty z dumy, ale mamy... Mamy to coś. Splot z mikrowłókien. Pulsar wylewowy. O, siła rażenia karabinu. Snajperskiego. Dobra, no i trochę platyny. To się nam przyda. Kroganina i badanie go ma sens, ale nie jestem pewna, czy należy go budzić. Wspomniałeś już o tym kilka razy. Nawet zwykli kroganie są niebezpieczni. Tego stworzył i zapewne kształcił szaleniec. Taki żart jak coś. Widzę, że wszyscy gadają o nowym przycisku do papieru. Jakieś problemy? Nic o nim nie wiemy, komandorze. O. Wiem. To cię nie intryguje? Kroganie dobrze walczą w bezpośrednim starciu. Może nie warto go budzić na ograniczonej przestrzeni. Dobrze. Na razie ładownia jest bezpieczna. Muszę się zastanowić, co z nim zrobić. Taktowny Shepard. Taktowny Shepard. Czy jakiś raport możemy złożyć komuś? Coś? Krogańska witalność. Znaczy, jak mamy już te badania, możemy skoczyć do pokoju obok i od razu zbadać wszystko, tak? Gdzieś to platyna 2500, co to jest? No, powoli się to ulepsza. Siła biotyczna, no to chyba nie dla nas, ale weźmy. Prototypy, trening za... A, dobra, tutaj moglibyśmy zmienić sobie te granaty, ale wydaje mi się, że te ogniste rzeczywiście są fajne, więc bym potem
przy tym pozostał. No a kowiec imieniem Okir opracował retrowirusa, który odpowiada krogańskiemu kodowi genetycznemu. Zmodyfikowanie sekwencji genu wirusa i wstrzyknięcie małej jego ilości kroganinowi może spowodować zmianę kodu genetycznego. Dobra, to coś dla nas, my jesteśmy kroganinem. Przeciwpancerny karabin snajperski. Dobrze, mamy wszystko z ulepszeń. Moglibyśmy pogadać, co myślą o nas. No rybek nie ma co karmić, bo już gdzieś tam sobie uciekły. Komandorze, mogę w czymś pomóc? Nie. Porozmawiamy później. Komandorze? Dobrze. Mamy jakieś nowe wiadomości? W komputerze? Kelly? Człowiek iluzja chce z panem porozmawiać w pokoju odpraw. To mógł od razu zagadać. To prawda, że mamy w ładowni kapsułę z krogańskim dzieckiem? To nie dziecko, tylko dorosły super żołnierz gotowy do walki. Proszę uważać. Jeśli postanowi pan go wykluć, jego osobowość jest zupełnie nieznana. W czym mogę panu pomóc? Do widzenia. To wszystko. Trzymaj się. To panu czy trzymaj się, tak? To szybko to się zmienia. Nie to. Nieprzeczytane wiadomości. Brak nowych wiadomości. No dobra. Z powrotem do pokoju odpraw. Pan człowiek iluzja, co? A, myślałem, że można to kliknąć. Pan człowiek iluzja, gdzie tu jesteśmy? Pokój otwarty. Shepard, chyba ich mamy. Horyzont, jedna z naszych kolonii w układach Terminusa, nie daje znaku życia. Jeśli nie jest właśnie atakowany, to zaraz będzie. Czy Mordin opracował już środek przeciwko rojom poszukiwaczy? Jeszcze nie. Miejmy nadzieję, że umie pracować pod presją. Musisz wiedzieć o czymś jeszcze. Członek twojej dawnej załogi, Kajdan Alenko, jest na horyzoncie. O ile wiem, Kajdan należy do Przymierza. Co robi w układach Terminusa? Oficjalnie chodzi o program poprawiania stosunków Przymierza z koloniami, ale oni coś knują. A jeśli posłali komandora Alenkę, to musi być coś wielkiego. Radzę go o to zapytać. Zbieracze od tak wybrali sobie kolonię z jednym z członków mojej dawnej załogi? Nie wierzę. Nie powinno cię dziwić, że zbieracze się tobą interesują. Szczególnie jeśli pracują dla żniwiarzy. Może chcą dotrzeć przez niego do ciebie? Powinniśmy powiadomić Cytadelę. Przymierze może przysłać nam wsparcie. Najpierw zbadaj tę sprawę. Nie chcę, żeby Przymierze weszło nam w drogę. Jak już będziesz mieć sytuację pod kontrolą, sam ich powiadomię. Prześlij współrzędne. Zaraz tam ruszymy. Nie mieliśmy dotąd tak wczesnego ostrzeżenia, Shepard. Powodzenia. Joker, kurs na horyzont. Muszę iść do profesora. Tak jest, komandorze. Powiedz, że coś masz. Tak. Lilith? Mamy problem. Dalej nie można skalibrować matrycy celowniczej? Wieże obronne będą bezużyteczne, póki czegoś z tym nie zrobimy. Przykro mi, pani chorąży. Najważniejsze są teraz systemy komunikacyjne. Jasne. Dziwię się, że tutejsi ludzie jeszcze mnie nie obwinili za tę awarię. Tutejsi nie ufają Przymierzu. To nie jest nic osobistego. Co to takiego? Do bunkra! Szybko! Dalej, jazda! Szybko! Szybko! O! Oh!
Przejmuję kontrolę. Jesteśmy zwiastunem ich doskonałości. Przygotować tych ludzi na wywyższenie. Co, wszystko wskazuje na to, że z Kaidenem sobie chyba nie pogadamy, jak planowałem. Mordin, jesteś pewien, że ulepszenia pancerzy ochronią nas przed rojami poszukiwaczy? Pewność jest niemożliwa. W ograniczonej liczbie jednak powinny utrudnić wykrycie i ukryć nas przed rojami. Teoretycznie. Teoretycznie. Brzmi obiecująco. Technologia eksperymentalna. To sprawdzamy tylko przy rojach. Osobiście. No to dlatego cię też zabraliśmy na tę misję, żebyś mógł to przetestować osobiście. Przydałoby nam się pewnie lepsze osobniki, czy lepsze... Ale ty się tu schowałeś. Postacie. Mamy zdrowie. Czego chcecie? Rzucaj im tam. Cyk! Może nie lubię ognia. To wygląda, jakby mogło zrobić krzywdę, jakby odpalić wcześniej. Przyznam, że jestem zaskoczony tym, co nas tutaj spotkało. Nie zakładałem takiego przeciwnika, więc może jednak w dobrym momencie mieliśmy przerwę? Tak to by... O kurcze. Tak to by nam wyskoczyła w momencie, gdy zrobiło się naprawdę ciekawie. Kredyty czy dalej nic? Za dużo. Wygląda całkiem fajnie. To też załóżmy i tu gorzej. Gorzej. Kurczę, zdążę? Możemy. Ach, przyzwyczaili nas do ulepszenia. To tylko kredyty. O! Powinniśmy się tego obawiać? Moridin. Komandorze, mamy tu zakłócenia! Nieutrzymane! Statek zbieraczy zakłóca komunikację. Jesteśmy stani na siebie. Spoko. O! Ty jesteś zły czy dobry? Coś wygenerowało żołnierza, czy tam stał po prostu ktoś już wcześniej? Może czas przetestować tę snajperkę, modliszkę, tak? Gdzie jesteś, robaczku? Dosłownie. O! Był tu przed momentem na bank. Kurczę, z każdej strony jakieś takie niepokojące dźwięki. Ach, tam się kryjesz. Ciekawe, co powiesz na to. Czuję, że jak tu zejdziemy, to zrobi się gorąco. O, właśnie. Ach. Ludzkie zombie, pamiętamy, tylko ostatni raz jak się widzieliśmy... Oj, to tym było. Ostatni raz jak się widzieliśmy, to chyba nie było tak szybkie. To obalaj! O, to miło. Z twojej strony. My wejdziemy tu w nieco ładniejszą okolicę. Co tam, nos? Wydmuchał, czy jak? Kto to tu do nas tak bije? Jak tam wam się strzela? Wszyscy? Nie ukrywam, że trochę niepokojące te dźwięki. Coś tutaj jest do zebrania, ale to najwyżej wrócimy po to. Jednego mniej! Żyje ktoś jeszcze z nich? To wygląda jak zombie używane przez Getty na Eden Prime. Myślałem, że Getty dostały te technologie od suwerena. Człowiek iluzja miał rację. Zbieracze współpracują ze żniwiarzami. Tu jesteś, data pać. Okej, okay. Tylko ja albo aż. Kredyt. Kurczę, no trzeba przyznać, że ta kolonia tutaj to całkiem sympatyczna, tak? W całym swoim układzie.
wygląda i funkcjonuje. Cenna rzecz. Warto biegać po tych misjach głównych na każdym kroku. Coś dobrego nam tutaj szykują. O! Zombie o cechach ludzkich. Czyżby przystosowani koloniści? Nie. Gety zmieniały ofiary w zombie na olbrzymich kolcach. My nic takiego tu nie widzieliśmy. Zbieracze musieli już mieć zombie. Chcieli porwać kolonistów żywcem w jakimś innym celu. Sonda. Zbieracze najwyraźniej eksperymentują na kolonistach. Co oni kombinują? A może lepiej nie znać wszystkich szczegółów? Dowiesz się na pewno, kiedy ich powstrzymasz. To nie są te same istoty, z którymi walczyłem na Eden Prime. Są bardziej zaawansowane, rozwinięte. Ale dalej zdychają, jak je ustrzelić. Zbieracze nie porwą tu już żadnej następnej ofiary. Ruszajmy! Ruszajmy! Nie no, najpiękniejsze jest to, że powalili całą kolonię, a my tu w trójkę damy radę do tego strzelać? Niekoniecznie. Wszystkie puste budynki to niepokojące. Nie ma żadnych podziałów. Wszystko poszło. No kto jak to, ale Moridyn, liczę, że ty znasz odpowiedź na to, dlaczego tak to tu wygląda, ale... Ej, myślałem, że bomba na twarz. Nie ma tak dobrze. To powinniśmy rozwalać zawczasu? Strzelam po takim obalającym. No na Sylwestra jak znalazł taki. Ze szwakrem. O kurczę, ale nam ściągnął tutaj życia. Co ty masz za broń? To załatwi sprawę. O, skoro tak mówisz. Potknął się. Kurczę, no czasem te robaczki nam się tu przewijają. Nie ukrywam, że to jest dość stresujące spotkanie. I tam jeszcze tyle pomieszczeń, które warto sprawdzić, czy nie kryją jakiegoś datapada albo coś. O, ale stanąłeś! Haha! Masz kumpla? Dobra, sprawdźmy. Co przed nami chcieli tu schować? CC. No Leica Pro. Kurczę, ciekawe, na myszce to musi jeszcze szybciej iść chyba. Ale widzę, że... O, nic istotnego? Serio? Ej. To jest piękne. Tak Shepard z góry wie, na co warto spojrzeć, na co nie. Apteczka? Oj tak. I te robaczki w okolicy. Moridyn, nie chcesz zbadać takich dziwnych trumienek? Da radę na skróty? Nie. Tego mi może trochę brakowało w tym Mass Effect, żeby czasem gdzieś sobie przeskoczyć przez jakąś przeszkodę. Nie martwić się. O przejście naokoło. O, coś się tu nam... Tam jesteś, ale to chyba zbiornik, tak? Coś wybuchowego. Tylko tyle. I aż tyle. Świeciło się, ale nie na zielono, tak? O, jesteś? Ofiara wydaje się w pełni świadoma. Uwięziona w polu zastojowym. Fascynujące. To trwa już bardzo długo. Ja bym sprawdził, czy te ofiary są jeszcze ciepłe, tak? To by było dopiero fascynujące. O! To by było fascynujące. Drzwi otwórz, a tam Kaidena nie ma na ziemi w takim razie? Ładnie się rozgościli tutaj. Ale uprzedziliśmy... Jej, taki głupi błąd. No, ale trzeba przyznać, że to jest chyba jedna z trudniejszych zabaw, które tutaj dostajemy w czasie naszych działań. Ale poszło. A jednocześnie przez to też jedna z bardziej satysfakcjonujących. No, tak. Moridyn, jesteś przekonany, że to nam nic nie zrobi. Miotacz cząstek? Tak po prostu? Otrzymano miotacz cząstek zbieraczy. Z tej broni można teraz korzystać. Okej, Shepard. Zrozumiałem, zamiast Kane'a nam skoczyło jako broń specjalna, tak?
Taka broń ciężka. Nie bez powodu chyba. Przejmuję bezpośrednią kontrolę. Fajnie się tu bawią, czyli co? Domyślam się, że w pierwszej kolejności interesują nas tacy jak ten świecący. Ej, Shepard. No właśnie, jak już masz mi o tak cząc, tak? Dobra, dobra. Vice versa, nie? Wiem, że to czujesz. Ciężko nie czuć takie uderzenia. A, dobra, to już ich spaliło, ale już wiem, jak działa przynajmniej ta broń, która... Czy czym jest ta broń, która nam sprawiła tyle bólu? Jak tam panowie się trzymacie? Nie wiem, czy używać na tego, czy gdzieś jednak może jeszcze chodzi ten ich dowódca, nie? Trochę mi szkoda tej mocnej amunicji, więc może... Czy ciężkiej amunicji? O kurczę! A to cwaniak. Ale chyba snajperka będzie prawie jak miotacz... Nie, nie, nie przejmuj! No i poszło. Przejmuję kontrolę. Makale po makale, kurczę, no. Rzucaj mu granat. Poznasz ból, Shepard. Gdzie jest ten od kontroli? My wiemy, jak to boli. Dobra, nie podchodź do tych zbiorników i wszyscy będą szczęśliwi, Shepard. O! Ajajaj, czyli mogliśmy strzelać jednak z broni ciężkiej. Tak to ogniwa sobie leżały. Kto mógł wiedzieć? Ale no przyznam, nie skorzystaliśmy z Kaina, ale teraz nie wiem, czy chcę skorzystać z Kaina, bo ta broń mi się tak podoba całkiem. Hakuj. To otworzy nam przejście, czy jak? CC. O kurczę. Nie próbowałem jeszcze źle tu tego połączyć. Ciekawe, co by się stało. Czy jakoś cofnęłoby nam postęp? Mamy towarzystwo. Wyłaź stamtąd! Jesteście ludźmi. Co wy tu robicie? Sprowadzicie ich tutaj. Trzeba było posłuchać, jak się tu dobijali. Chyba niełatwo jest się ukryć przed zbieraczami. To byli zbieracze? Czyli oni istnieją? Myślałem, że są zmyśleni, że to propaganda mająca nas zatrzymać w przestrzeni przymierza. Nie, dorwali Lilith i Stena. Prawie wszystkich dorwali. Jak się nazywasz? Czym się tu zajmujesz? Jestem Delan, mechanik. Przyszedłem tu, żeby sprawdzić sieć komunikacyjną, gdy straciliśmy łączność. Potem usłyszałem wrzaski. Wyjrzałem i zobaczyłem roje robali. Unieruchamiały każdego, kogo dotknęły. Zamknąłem drzwi. Do diabła, to wina przymierza! Przysłali tu tego całego Alenkę i wybudowali wieże obronne. To przez nich staliśmy się celem! Brzmi trochę jak... Talar! Opowiedz mi o wysłanniku przymierza. Komandorze Alence? To podobno jakiś bohater czy coś w ten deseń. Dla mnie to bez znaczenia. Wolałbym, żeby został w przestrzeni Rady. Wiesz, co robił na horyzoncie? Miał nam rzekomo pomagać w uruchomieniu wież obronnych. Odnoszę jednak wrażenie, że przybył tu w innym celu. Może po to, żeby nas... szpiegować. Dobrze, Wesemirze. Opowiedz o wieżach obronnych kolonii. To dar przymierza. Lasery systemu Guardian o dużej mocy miały uniemożliwić wrogim statkom lądowanie w pobliżu kolonii. Trzeba było specjalnie dla nich zbudować potężny podziemny generator. Tyle, że nie potrafiliśmy uruchomić systemów celowniczych. Przymierze dało nam olbrzymią spluwę, która nawet nie strzela prosto. Durne sukinsyny. Dlaczego uważasz, że to wszystko wina przymierza?
Jesteśmy małą kolonią. Nikt nas nie nachodził, póki nie zaczęliśmy budować tych cholernych wież obronnych. Ściągnęliśmy na siebie uwagę. Opuściłem przestrzeń Rady, żeby uciec od przymierza. Kontakty z nimi nigdy nie kończą się dobrze. A byłeś kiedyś w Cerberusie? Zbieracze atakują samotne kolonie. Przymierze próbowało wam pomóc. Nie potrzebuję ich pomocy. Za dużo kosztuje. Ich wysłannik twierdził, że przybywa tu tylko po to, żeby uruchomić wieżę. Ale mówię ci, że to nie wszystko. Gdzie on jest w takim razie? Macie budowle obronne? Możemy je wykorzystać przeciwko statkowi zbieraczy. Najpierw trzeba by skalibrować system celowniczy. Nigdy dobrze nie działał. To nie powinno być trudne do rozgryzienia. Podaj tylko miejsce. Idźcie w kierunku głównego nadajnika po drugiej stronie kolonii. Trudno go nie zauważyć. Urządzenia celownicze są u podstawy. Znasz tę kolonię i ten sprzęt. Chodź lepiej z nami. Nie ma mowy. No dobra, zostawmy go tutaj, chociaż boję się, że zginie. Z drugiej strony raczej nie wygląda jak ktoś, kto miałby do nas dołączyć. I tak pewnie byś nam tylko przeszkadzał. Też właśnie tak sobie pomyślałem. Wypuszczę was, ale potem zamykam drzwi. Nie mogę ryzykować. Powodzenia. Przyda wam się. No dobrze, to my sobie bierzemy apteczkę i robimy przerwę do kolejnego odcinka, nim nas pan mechanik ponownie wypuścić. Rafinowane paliwo się już nie przyda, co nie? Okej, tu moglibyśmy zmienić broń, jakby nas to jakoś interesowało. I widzimy się niebawem, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.